Albo ten. Także będziesz miał też kuchar. Historia wędkarstwa w powiecie wrzoskim rozpoczęła się latem 1948 roku, kiedy to grupa zapalonych wędkarzy postanowiła zorganizować na terenie Wschowy Związek Wędkarski pod nazwą Wschowskie Towarzystwo Wędkarskie Warta Poznań. Związek zostaje podporządkowany zarządowi PZW Okręg Poznań. Pierwszym prezesem koła zostaje Sylwester Płucinia. W latach 70. powstaje nowe koło numer 2 przy gminnej spółdzielni z prezesem Edwardem Witkiem, które istniało do rozpadu gminnej spółdzielni, czyli do pierwszych lat 1985 roku. Członkowie tego koła przeszli do koła numer 1. W 1984 roku następuje rozłam w kole, w wyniku czego powstaje nowe koło numer 3 z prezesem Henrykiem Dachowskim. Bezpośrednią przyczyną były niekorzystne wyniki wyborów na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dla niektórych członków powstałego koła numer 3. Gospodarzem jeziora Lgiń Duży i Staw Błęgoniu jest koło numer 1, a jeziora Lgiń Mały i Wygnańczyce jest koło numer 3. Corocznie wszystkie wody były zarybiane różnymi gatunkami ryb, takimi jak leszcz, płoć, karp, lin, karaś, węgorz, szczupak, sandacz. Działalność koła opiera się głównie na właściwym gospodarowaniu akwenami wodnymi, ochronie środowiska, prowadzeniu działalności sportowej wśród członków i młodzieży szkolnej. Działalność to organizacja zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej i spinningowej. Składają się na to zawody mistrzowskie, towarzyskie, o puchar starosty wschowskiego, burmistrza wschowskiego, sołtysa wsi Łęgoń, komendanta społecznej straży rybackiej. Zawody gruntowe na stawie komercyjnym w miejscowości Sączkowo. Na szczególne wyróżnienie należy zaliczyć zawody dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 15 lat, organizowane z okazji Dnia Dziecka, które corocznie odbywają się od 1983 roku. Oprócz własnych zawodów członkowie koła uczestniczą w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu w Lesznie i innych kołach okręgu. Niezmiernie ważnym problemem jest walka z kusownictwem nie tylko w naszym rejonie, ale ogólnokrajowym i bardzo trudnym do zwalczania. Nie można go zlikwidować, można jedynie ograniczyć. W tym temacie dzięki zrozumieniu władz powiatu w 1994 roku została powołana Społeczna Straż Rybacka z komendantem Ryszardem Dziełakowskim. W roku 2008 starosta wschowski kupił łódź patrolową, umundurowanie strażników, lornetkę noktowizyjną i wraz z Zarządem Okręgowym Leszno samochód terenowy Nissan. Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa zakupił przyczepę do łodzi. Brawo! W dniu 19 kwietnia 2010 roku koło zmieniło siedzibę lokalu z budynku Kina Hel na ulicę Łazienną 10 wspólnie z klubem seniora. W dniach 13 i stycznia i 3 lutego 2013 roku odbyły się wybory władz w kole numer 1 we Wschowie. Na prezesa koła został wybrany Robert Nowacki. Cały poczet różnych nazwisk został dzisiaj odczytany, działaczy, którzy tworzyli nie tylko, tak jak mówię, historię wędkarstwa, ale żyli, pracowali, mieszkali przecież w naszym rejonie. I tak jak w sztafecie pokoleń zmieniali się prezesi koła, tak zmieniają się też kiedyś naczelnicy, burmistrzowie, władze miasta. Przypadło akurat świętować 65-lecie w momencie, kiedy ja jestem burmistrzem i dlatego z wielką radością i zaszczytem w imieniu samorządu wschowskiego składam na ręce pana prezesa list gratulacyjny. W imieniu zarządu powiatu wschowskiego, w imieniu całej rady, jak również starostwa, złożyć na ręce pana prezesa list gratulacyjny, którego nie będę czytał.
Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Gratuluję przede wszystkim wspaniałego jubileuszu. Tak się jakoś mi miło słuchało, bo wiele wymienionych tutaj nazwisk akurat miałem okazję znać osobiście. Tych paru, pana Trybockiego, słynnego Asa, tak? Zakład fotograficzny na ulicy Westerplatte. Także wiele, wiele osób tutaj wyczytanych znałem osobiście. No cóż, tak jak powiedziałem, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, jak najmniej kłusowników. Nie sposób nie zauważyć, że podjęliście państwo wiele inicjatyw, które pozostawiły trwały ślad w związkowej historii. Nasza partia, bliskie są jej pewne kwestie ochrony środowiska i ekologii i bardzo docenia państwa wkład w ekologiczne wychowanie dzieci i młodzieży, a także dążenie do ochrony i poszanowania wód naszego regionu. Ze swej strony zapewniamy nasze poparcie dla Polskiego Związku Wetrwalskiego oraz podejmowanie działań, które będą wspierać i służyć całej społeczności wędkarskiej. Dziękujemy w imieniu Koła Wędkarskiego nr 1 Wschowa wszystkim zaproszonym gościom. Zapraszamy do wspólnego pikniku. Komu czas pozwala, dopóki jasno, zapraszamy. Potem.